Mistrzostwa Puchar Polski pod honorowym patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka dla Lwowawia Częstochowa. Jestem przeszczęśliwy. Po dramatycznej walce Lwy naprawdę pod okiem trenera Pokorskiego dzisiaj zdobywają dla Częstochowy, dla Lwów, dla Częstochowy i dla naszej małej ojczyzny drużynowy Puchar Polski Anno Domini 2020. W roku szczególnym, trudnym, ale puchar jest nasz. Puchar do nas należy. Myślę, że to jest pożegnalny mecz Marcina Szymańskiego, największej gwiazdy światowego i polskiego speedrowera, która przez 7 ostatnich sezonów reprezentowała barwy częstochowskich Lwowawia. Będzie to ukoronowaniem kariery w Częstochowie, bo jak Państwo wiecie, z Marcinem Szymańskim od 7 lat Lwy Awia Częstochowa nie schodziły z podium drużynowych mistrzostw Polski, a po drodze zdobywały Puchar Polski, zdobywały Mistrzostwo Europy drużyn klubowych. Także wielkie pożegnanie mistrza. Wraca do rodzinnego Wrocławia, gdzie w dniu wczorajszym można powiedzieć reaktywował się wrocławski klub Szarża Wrocław i wraca do Ekstraligi, do Ligi Speedrowera Polskiego. Cieszę się bardzo, że Wrocław wraca. Z drugiej strony troszkę się martwię, że będę bez Marcina, ale Piotrek Jamroszczyk zostaje, Sebastian Paruzel, Tomek Wodarczyk. Mam nadzieję, że i Nikodem Mlek i Damian Natoński też. Myślę, że trzon Lwów zostaje. Tracimy najlepszego z najlepszych, Marcina Szymańskiego, ale z kolei Lwy Krasnale tutaj już idą za nimi i myślę, że kolejni znakomici zawodnicy będą dołączać.